Witam serdecznie, w materiale z Gwincika. Dziś zagramy sobie Frecen Syndykatu. Deck powstał na prośbę od widza Kuba Gilejsza 3, który chciał właśnie zacząć coś z Syndykatu na kanale. No, Syndykatu dawno nie było, nie będę ukrywał, nie jest jakby to moja ulubiona frakcja, nie jest jakby mój ulubiony archetyp, czy też archetyp, z którym mam jakby, albo bardziej frakcję, z którą mam jakby największą jakąś styczność i tak dalej. Aczkolwiek, no, deczek, no, podium z internetu nie będę mówił, że jest inaczej, bo nie jest. I teraz tak, mamy to taki trochę, no, miszmasz wszystkiego, bo mamy lidera, nie pod tajny skład, mamy też trochę kart pod tajny skład, taki, albo inaczej, kart, które z tajnym składem można najbardziej sobie kojarzyć. Mamy Jakuba, ale Jakub jest grany po prostu w każdym archetypie, nie ukrywajmy, że jest inaczej, bo nie jest. Mamy Morelsa, który też może grany wszędzie, latającego Redańczyka, który głównie jest widany z tajnym składem, nie oszukujmy się. Jakieś tam wykidają, jakieś tam kanalarzów, czyli jakieś odchudzajki, morska hiena. No ale też mamy karty takie trochę bardziej, jeśli chodzi o jakieś łowców czarownic i pod nagrody. Typu poręczeń czarownic właśnie, typu magister, który też dostał, no, małą, ale zawsze jakoś tą zmianę. Chyba zwiększyli mu siłę, jak się nie mylę, albo zwiększyli prowizję, no coś w tym rodzaju, do końca już nie pamiętam. Wiem tylko tyle, że magister dawniej nie był jakąś często grywalną kartą, ale teraz wydaje mi się, że całkiem fajnie to sobie tutaj może oddawać i magister jakieś tam punkty robi. W szczególności ze świecą jakieś połączenia robi, nawet ignorując tutaj ten pancerz, no okej, spoko. Ale nawet jeśli tu nie płacimy tego haraczy, tak dajemy, znaczy wyznaczamy wrogiej jednostce nagrodę i zdajemy jej 4 punkty obrażeń. Więc no, powiedzmy, że takie 14 za 12 jest w stanie zrobić nam ten magister. Przepraszam, spojrzałem na Jakuba, nie wiem dlaczego. Co ja gadam, 14 za 11 jest w stanie zrobić nam magister. Więc nawet jeszcze lepiej, więc no nie jest jakoś najgorzej, tak? Czemu 14? No bo okej, okay, no 10, no to liczę tutaj obrażenia, plus dodatkowo 4 punkty monetek, które zyskamy z tego magistra, więc dodatkowe 4 punkty wzmocnienia, więc dlatego mówię 14 za 11, więc no nie jest taka najgorsza karta, jeśli chodzi o goldów, o goldy i tak dalej. Graden tutaj może zrobić zdecydowanie większą ilość punktów, tylko oczywiście to musi być siła bazowa wrogiej jednostki. Więc no fajnie by to działało sobie przykładowo z Morwoodem, z Ignatiusem i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład też z Igernem, czemu by nie? Też fajne punkty by to robiło. W przeciwnym razie no to będą punkty gdzieś tam w granicach 8-9 punktów ewentualnie jakoś na tym wzmocnieniu, albo niekiedy troszkę mniejsze, ale okej, okay, no zawsze takieś punkty, tak? Przykładowo też może zniszczyć sobie jakąś wrogą nabustowaną jednostkę typu Torres, tylko wtedy już też zyskamy 3 punkty monet i zyskamy też 3 punkty na wzmocnieniu z Gradena. Więc to troszkę to gorzej wygląda, ale no potencjał tej karty jakiś tam jest. Mamy świecę jako nasz główny spender. Oprócz tego właśnie część wspomniana jeszcze tu przeze mnie morska hiena jako spender i potencjalnie oprawcy czarownic, którzy no jeśli nie będę mieć tiku pod nagrody, to zawsze mogą dać krwawienie, więc no jest taki spender, wiadomo nie jakiś mocny, ale jakiś jest. No i spenderem też jeszcze może być Junior albo Jakub na przemianie, albo bez przemiany chyba też, nie, tylko na przemianie, tutaj ta karta się wzmacnia za monetki. Więc też spoko, Redańczy oczywiście podciążenie, podobnie jak Tadek Norek, czyli kanalarze. Chyba nie muszę wyjaśniać, dlaczego Tadek Norek po prostu. To ogląda nowe lata, powinien wiedzieć i tyle. Wykidajła też pod skracajkę i też jest spoczko. Saul, który na przykład w R1 potrafi zrobić bardzo dużą ilość punktów. Tylko problem mam taki z Saulem, że rzadko kiedy go dobieram. No, jeśli już zagrywam tego Saula, to najczęściej jest on zagrywany przeze mnie z banku Vivaldiego, więc trochę sadgę, ale no z braku laku. Albo inaczej, jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie, no kappa. Czasem też tak to wygląda. Mamy też teraz tak, 2 razy ulicznego dealera oraz 1 asesana Salamander. Dlaczego tak? No bo tu mamy większą pewność, że staniemy któregoś właśnie z tych dealerów, jeśli chodzi o trutki. Mamy dwóch, ok, możemy coś tam sobie oponentowi zatruć i jest spoko. Ale jeśli mamy jednego dealera i asesana Salamander, to nie dość, że wyznaczamy nagrodę za wrogą jednostkę, to na rozkazie, no co prawda ten rozkaz troszkę może być kiedy bolączką, jakiś removal na tą kartę może polecić. Pamiętajmy o tym, że ta karta ma tylko 4 punkty siły, więc nawet żerpa ją kontruje. Ale ok, no coś za coś. Ale rozkażemy zatruj wrogą jednostkę, więc dodatkowo, że dajemy jej status nagrody, to przy naszej kolejnej turze jesteśmy w stanie tę kartę od razu usunąć właśnie dzięki temu rozkazowi i dzięki jednemu licznemu dealerowi i jest G, że tak to ujmę.
Także cóż widzowie, jeśli chodzi o mnie tej talii, to będzie już na tyle. To rzeczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika w tym kanale, sprawdźcie linki w opisie, zapraszam do dołączenia do holu, do ofiary, do piarskiej załogi, a my przechodzimy sobie już do pierwszego pojedynczego. Elfiki w pierwszym meczyku. No, chyba ktoś podłapał elfiki. Nie no, oczywiście śmieszkuję, ale jest to jak najbardziej możliwe również, ale nie wydaje mi się. Nieważne, nieważne. Okej. To możemy sobie zagrać. Tutaj monetki na start też by się przydały. Oszczerstwo tutaj to. Histeria też wyznacza nagrodę, więc też jest spoko. Powiem wam widzowie, ta ręka nie wygląda jakoś najgorzej. Zostawię to tak, bo tutaj mam startówkę ewentualnie z mutanta. Później możemy zagrać sobie nawet kanalarzy. No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy jak to te wszystko będzie sobie wyglądało. Bo teraz tak, no troszkę brakuje mi ewentualnie na ręce Saula. No, troszkę Saula tutaj może im brakować. Nie, zobaczymy jak ogólnie ta wersja deku będzie się spisywała, bo no na tajnym składzie obecnie lata coś bardziej, nie wiem, metowego, to wydaje mi się bardziej mimiczne mimo wszystko, no bo tu mamy takie połączenia jak, nie wiem, jak Jakub, jak Pogromczyni z Magistrem i tak dalej. Więc taki trochę miszmasz wszystkiego można byłoby powiedzieć, co nie? Ni to tajny skład, ni to łowcy czarownic. A widziałem trochę bardziej jakby metową wersję z Kokotami, z Markizą i tak dalej w tym tajnym składzie. O, on tu gra pułapki. Co za chłop. Dobra, to grajmy z twórcą. Ajajaj, szkoda. Liczyłem, że tutaj będzie karta, która zada nam obrażenia. Tak się jednak nie stało, widzowie. Tak się jednak, widzowie, drodzy kochani, nie stało. No i jest Angus. Okej. Mamy pana Angusa. To wiecie co? Nie wiem, czy ja tutaj od razu nie polecę sobie po prostu z oszczerstwem, bo teraz daje mi to idealnie 6 monet, więc tak zrobimy. Polecimy tutaj sobie w takim razie zowie z oszczerstwem. A teraz zagralibyśmy sobie po prostu czarownic. Tak to zrobimy. Elfi zwiadowcy. Spoko. Tutaj mamy postęp Jorveda. Ładne punkty, bardzo, bardzo ładne punkty. Dobra, gramy tego po prostu czarownic w takim razie. I teraz tak, tutaj trochę monet możemy sobie śmiało wydać, myślę, bo no w sumie to dwie możemy wydać, tak? Dwie możemy wydać i tak zostawimy, dobra. Dwie monetki sobie tutaj wydamy, teraz dogramy sobie histerię najprawdopodobniej tufy elfiego i potencjalnie jak to będzie zajmowało, to pomożemy sobie jeszcze liderem, ale okej. Na razie jest sztos. To w sumie teraz tak, te trzy monetki tak do mnie wrócą. Więc okej, dobra, no zrobimy sobie to tak. I teraz tak, wydamy sobie trzy monetki. Nawet więcej mogę wydać. Mogę dodać jeszcze trzy. Dobra. Aktywujemy sobie nasz tajny skład. Zrobimy coś takiego, no bo teraz tam idealnie. A nawet kapitał 2 tutaj to wymaga. Okej, myślę, że tylko o jeden obniża, bo normalnie chyba ma kapitał 5 ta karta. Jak się nie mylę. Więc całkiem ciekawie. Okej, no Redańczyk jeszcze mi nie wyleciał, więc tutaj troszkę o nim zapomniałem, ale whatever. Eliren pokazała nam drogę. Okej. Dobra, gramy tych kanalarzy. I po kanałach można żeglować. No niestety tego Redańczyka teraz nie mam za bardzo jak wyciągnąć już. Więc no na razie sobie go po prostu odpuścimy w tym momencie. Zagralibyśmy sobie jeszcze Wykidajła. To jest 10 punktów w ogóle. I to by nam w tym momencie to przebijało. Jeśli nie, to tutaj jeszcze możemy wydać sobie te monety również, nie? Więc spoko. Pytanie, czy on tutaj będzie chciał mi go usuwać. Nie wiem, może też, że to zrobić tą uczniczką, może zrobić to drugą zaczepką. Opcji ma naprawdę dość dużo. Okej. I pytanie, czy tutaj na w tym momencie nie jest nasz pas potencjalnie? Bo to może być podstęp Jorveta grany. Tylko że on ma 3 tury, żeby się odpalić, więc teraz. Wiecie co, dogram jeszcze kasynowych i dopiero to będę pasował. A mordę tu chcesz? Mhm. I dopiero teraz bym to pasnął. I teraz tak, żeby był remis, to muszę dać wszystkie monetki, więc to zrobimy. Więc tak też sobie to zrobimy, widzowie. Wydamy te monety.
No i tak jak mówię, no pasuje to w tym momencie. Tutaj seniora, znaczy juniora, sorry, no seniora, zajebiście. Tutaj juniora na razie nie będę w ogóle chciał ruszać, bo... No jednak... Jednak potencjalnie może być jeszcze grany Vanadane. No i to jest moment, kiedy ja ten pas biorę. Jemu się teraz to nie aktywuje i ja będę miał raczej remis. Otóż to. Otóż to. Tak, widzowie, podniekąd miało to być. No bo gdybym teraz zagrał jakąś kartę, no to i tak bym to przegrywał, bo jemu wtedy stworzyłoby się trzech czatowników za 4 punkty każdy, 12 punktów. Nie miałem czym tego zrobić w jednej karcie, więc to była dla mnie tutaj jakby nie było najlepsza opcja. Teraz pytanie, czy ja tutaj chcę... Nie chcę ciebie. I to jest fajne. Kalksztajna chyba też nie chcę. Nie no, raczej go nie chcę. Pogromczyni. Okej, no pogromczyni czarownicy to też nie jest jakaś najgorsza na świecie karta. Tak jest, oto dwa razy podstęp Jorveta. No i dobrze, przewidziałem. Chociaż tutaj tego oponencika w tym momencie. No dobra, wiecie co? Myślę, że zaczniemy sobie po prostu... Albo nie, zaczniemy od świecy. Zaczniemy sobie od świecy. Właśnie, po to, żeby redańczyk już wyleciał nam stali. I teraz dogralibyśmy sobie dopiero pogromczyni czarownic. I wtedy pod to możemy dograć od razu nawet juniora. Okej, no poniekąd tej karty się troszkę, widzowie, obawialiśmy, nie? Poniekąd troszkę tej karty tutaj się, widzowie, jak najbardziej obawiałem. Plus jest taki, że on na razie nie ma jak mnie tu usuwać. No ale właśnie, on dalej będzie cholera jasna grał te swoje chamskie rzeczy, że tak powiem. Dobra, no chyba tutaj zagram bank, bo mogę dobrać Saula, mogę dobrać Jakuba. Więc wydaje mi się, że to jest dla mnie najlepszą opcją. Więc tak zrobimy. I Saul na samym końcu. No Saul robi jakieś punkty, ale czy ja tu jednak nie wolę Jakuba sobie zagrać? Bo jeśli to jest miażdżąca, to Saul wtedy mi zginie, więc Jakub jest dla mnie bezpieczniejszą opcją po prostu. Czas pogardy, czas topora, czas wilczą zamieci. No jednak nie było to nawet, o czym ja myślałem początkowo, więc też dość ciekawie. No spoko, na razie tej punktów robimy, tylko że jak tutaj będzie opon grał same pułapki, a jest taka możliwość, no to nas kurdefelek porobi raczej. Chociaż, no dobra, no zawsze jeszcze dealerzy mogą dawać truciznę na nasze jednostki, na te trójki powiedzmy. Dzięki temu trochę monetek sobie zyskamy. Ale okej, okay, gościu tutaj próbuje już grać w ogóle czatowniku. Więc myślę, że to może być grana Vernossiel. I nawet ona może w tym momencie być grana na tył, bo i tak może ją dwa razy zagrać. A nie, jednak Jordain. Za wolność płaci się krwią! No dobrze, no dobrze, ale to Jordaina będę chciał usuwać. Nawet z juniorem, tak, nawet juniorem mogę to zrobić. Okej. I tak to też sobie zrobimy. Trochę sadgę, bo potem doznaczy mi kolejną czwórkę, ale wtedy ewentualnie Morels. Dobra, nie wygląda to jeszcze jakoś najgorzej na świecie, tak? Okej, fajnie, fajnie, że tutaj poszły te obrażenia. Więc co, no ja polecę sobie z juniorem rzeczywiście. No dosyć już tych. Wbijamy mu Jordaina. Ała, 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 ała. Nie tak to miało być. No ale okej, okay. Nie tak to miało wyglądać, ale spoko. I tak to nie było jakieś najgorsze na świecie obrażenia jeszcze, tak? Umówmy się. Umówmy się, że to nie było jakieś najgorsze na świecie obrażenia tutaj. Tylko teraz jest mały problem. Chociaż w sumie, bo ten dealer i tak daje mi, w sumie daje mi 3 monety, więc daje mi więcej moim kartom, że tak to ujmę, niż zbijając z jego czwórkę, jakby czatownika. Jedynie co to potem robiłoby lepsze punkty z tym. Okej. Eliren pokazała nam drogę. To akurat nie jest żaden problem, wydaje mi się, w tym momencie. No ale właśnie, tutaj jest większy problem, że to będzie sobie zagrywał jeszcze raz. Więc to powinien w ogóle mu usunąć. I teraz to zrobimy. Przesuniemy mu to w cholerę, że tak to ujmę. Morels, 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 Morels. Nie, zróbmy coś takiego na razie. Na razie zróbmy tutaj sobie coś takiego. Przygotujmy haracz. Przygotujmy haracz pod Morelsa, aczkolwiek nie wiem, czy będę chciał
ten haracz tutaj płacić. No ale na pułapki ciężko to widzę, nie? Okej, okay, no jest Vernossiel. Jest Vernossiel i to przechwyci mi teraz co? Dwójkę. Przechwyci mi Radańczyka? Chyba tak. Jednak nawet nie. Jednak nawet nie, ale to się widzowie, drodzy kochani, nie ma prawa udać w tym momencie. Bo teraz tak, to wszystkie monety tracę. Ale muszę to zrobić, bo ja tą Vernossiel muszę usunąć. Nie mam na to innej opcji. Wydaje mi się, że no nie mam innej opcji niż usunięcie w tym momencie jego Vernossiel. Ale cokolwiek to nie zrobię, to i tak jest. No sadgę, no po prostu tu przegrywałem. Tutaj akurat taki meczek przydałby się nam, nie wiem, Cyna, może Lambert. No to by wchodziło jak masełko, nie? Tutaj chodziłoby to jak masełko. No trudno, troszkę ryzykowałem oczywiście biorąc wcześniejszy remis, Ver 1. Na to jak mówię, też nawet nie miałem jakoś zbyt ciekawej, lepszej alternatywy niż ten remis wtedy po prostu, tak? No nie oszukujmy się, no gramy to do końca, ale no tutaj jedyne co może zrobić to coś w tym rodzaju. No i w sumie to tyle, no co, mogę mu zbijać tutaj ewentualnie jeszcze te... Nie, no to bez sensu jest. To i tak jest nic zmieniało, nie? Pytanie tylko, czy on tam miał Syngrima, nie dowiemy się nawet. Nawet się, kochani, moi drodzy, nie dowiemy. No cóż, tak mówię, tutaj był, no, duże ryzyko. Ale no 12 punktów wtedy już bym nie zrobił, czy tam 13 w jednej karcie. No i miałem po prostu czym tego zrobić, więc to była jedyna słuszna dla mnie raczej opcja. No a tutaj no jednak oponent podostawał wszystkie karty. No zobaczcie, że miał gościu na łapie Napad, Vernossiel, Jordaina i dodatkowo jeszcze tego Zewlasu, więc no, dostał wszystko co chciał. No trudno, troszkę sadgę, ale w takim razie widzimy się w drugim pojedynku. Okej, okay, tym razem gramy na Harmonię. Dobra. No dobra, tu też będzie gość robił miliard punktów, no. Też będzie gość robił miliardową ilość punktów, no ale okej, okay, no ale okej. Okay. No ale okej. Okay. Dobra, to jakaś nagroda. Jakaś trucizna, coś w tym rodzaju. Może być, no może być. Szału nie ma, dupy nie urywa, ale niech będzie, niech będzie. Saul, ale tutaj świecę, Ver 1 no raczej nie chcę zagrywać. Trochę brakuje mi też monet. Chociaż monetki mógłbym sobie zyskać. Wiecie co, tą rękę zostawię. Tym bardziej, że to właśnie jeszcze w ogóle mamy to oko tygrysa, co nie? Więc to oko tygrysa sobie oczywiście aktywujemy i zaczniemy po prostu od kanalarzy. Czyli tak zwanego od Tadeusza Norka, nie? Zaczniemy od Tadka Norka sobie zaczniemy. Tadzik Norek, widzowie, Tadzik Norek. To oglądał tych Miodowe Lata, ten wie o co OCB, no nie, że tak robimy. No zaebiście! No zaebiście, mi to gościu wyciągnąłeś, fajnie, fajnie. Fajno, fajno się bawimy, fajnie, fajnie. Noż Holender jasny. Trochę mi się to nie uśmiecha, że tak to zagrałeś, tak? No to co, teraz musiałbym grać tego oprawcę, ale tą oprawca raczej jest do wywalenia łatwo. Więc zagrałbym Saula, maybe? Zobaczyć Ofir na własne oczy. Zagramy tego Saula, widzowie. I tego się właśnie obawiałem, tak? Chociaż z drugiej strony... Ja to w tym momencie zbijam oprawcę. Przepraszam, teraz nie mogę. Gościu zagrał fatalnie, bo jeszcze zagrał w ogóle podwzmocnienie tej karty. Dobra, no to tutaj cyk pyk. A, jednak to tak nie działa. To nie jest szachraj, widzowie. To nie jest szachraj. Oj, no to my bad. No to troszkę zjebałem, że tak powiem. No dobra, trudno się mówi. Troszkę zdupiłem. Aja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 j. Jakby to był szachraj, to by to działało, bo szachrajem nie muszę ten, tylko po prostu naciskam na niego i to się wszystko ładnie zalicza. Druga triada? Nie. Aż tyle skilla tu oponent nie miał. Wiecie co? Chyba tą driadę będę chciał ubijać mimo wszystko. Chyba tą driadę będę chciał ubijać, no. Tak zrobimy, tylko że też punkty mi się jakoś bardzo nie marnowały, potrzebuję tylko 5. Więc zrobimy sobie tutaj coś takiego jeszcze. Dajmy jeszcze raz tutaj i zbijmy to teraz.
i zbijmy sobie to. Trochę gorszy Saul, ale tutaj na razie na tym jakoś bardzo nie zależy. Dokładnie. Teraz Histeria w ogóle też mogłaby mi tą kartę od razu usuwać. Albo dealer, nie? Albo po prostu dealerem. To załatwimy. I tak zrobimy. Załatwimy sobie to po prostu dealerem. Mhm. I co? Tutaj myślę, że damy sobie krwawienko na jedną turę jeszcze. No i tutaj tą R1 raczej wygrywamy, no. Teraz Histeria jeszcze w ogóle wchodzi, zbija mi tego drzewca. To jest dodatkowe 6 punktów monet. Okej, okay, Wiedźmin. Ludzie to szumą. Okej. Ale mi tego gościu nie jesteś w stanie póki co usunąć, nie? Więc to mi się jak najbardziej bardzo, bardzo podoba. Więc teraz tak, to zada 6 punktów, tak? Tak, zadaję 6 punktów obrażeń, więc potrzebuję tylko w ogóle jednej monety. Mhm. Zostawimy to tak jak jest. No i to w tym momencie jest raczej nasz pas w ogóle. Więcej w tej R1 raczej nie chcę poświęcać. Raczej więcej tej R1 nie chcę poświęcać. I tak poświęciłem tutaj dość dużo, bo no, bardzo dużą ilość poświęciłem tutaj w ogóle naznaczań. Naznaczań tych tą nagrodą, tak? Bo poleciała mi w ogóle pogromczyni to raz. A dwa, że zostało mi jedynie co? Jedno oszczerstwo, nie? Zostaje tylko jedno oszczerstwo i ewentualnie magister. Więc trochę boję się potencjalnie Ogradena. Potencjalnie troszkę boję się w tym momencie Ogradena, no. Okej, okay, co jakby, co jak co, ale z zarodników to się tu totalnie widzowie nie spodziewałem. Ale tak już tego dalej nie przebija, nie? No tak. Zagranie karty dawało mu przybicie w tym momencie, ale gościu zszedł jedną kartę niżej, zostają mu tylko trzy. No ciekawie widzowie, no ciekawie. No dobrze, mamy oprawcę, mamy też Gradena, myślę, że z oprawcy zrezygnuję. Fajnie, że jest magister również. Bo teraz co, magister zaczyna nagrodę, zadaje 4 punkty obrażeń, więc tutaj magistrem nie będę płacił raczej haraczu, haracz zapłacę Morelsem. A po prostu Gradenem też chciałbym ten haracz raczej zapłacić. Chyba że jednak chcę go blidować. Mogę chcieć, mam złotą rękę. Dobra, grajmy sobie świecę. Zobaczymy jak na to zareaguje. Czy on ma tutaj jakieś Sirocco albo jakieś inne Duperolo? Nie, leci scenariusz. Bardzo, bardzo dobrze to teraz poleciało. Jedynie co, mogę uderzyć sobie Morelsem, mógłbym to teraz zbić tym Morelsem w ogóle. Bo teraz tak, ty potrzebujesz kapitał 4, więc idealnie ty zostają mi jeszcze monetki. Tylko pytanie, czy mi się kurde opłaca grać tutaj Morelsa i to usuwać. Tak kurde, no nie za bardzo mi się to opłaca, tak? Siłę bazową też mi się nie opłaca, bo siła bazowa tej karty to jest 1 w tym momencie, więc wiecie co? Ja to pasnę. Zagrałem świecę, gościu od razu rzucił scenariusz. No kurwa, chyba bomba, nie? Chyba jest okej. Zostaje mu na pewno Percival, zostaje mu... No raczej koniki też będzie grał, tak? Raczej też tu oponent będzie grał koniki, nie spodziewam się, że było inaczej. Aczkolwiek zobaczymy. Okej, mamy też ewentualnie oszczerstwo. Drugie trutki już nie będę miał, bo poszedł jeden dealer, Histechu nie mamy, więc usuniemy to. To jest jakiś spender poniekąd, gdyby mi go brakowało. Więc, kurwa, nie wiem, czy tego Karlsteina tu będę chciał grać. Ja bym jakieś obrońce. Raczej tu nie grają obrońcy, nie? Okej, dobra, no nie jest jakaś najgorsza ręka, ale no liczyłem na Jakuba, liczyłem na Kastynowych. Ale no spoko. Tutaj na się nie zastanawiam, teraz lecimy z juniorem, nie? Co za matał? Nawet się to widzowie nie będę ani chwili zastanawiał nad tym zagraniem. Po prostu od razu lecimy sobie z juniorem. Teraz tak, ty masz zysk 2, więc teraz mogę zagrać tego prawcę.
bo wtedy od razu wyskoczy mi redańczyk. Albo wcześniej mogę stać sobie Huitra, który też będzie już tutaj ładnie sobie działał. Okej. On z tej karty tak już nie skorzysta, więc no zagramy tego Huitra. I nie będę go zmacniał. Liczę na to, że tu żadnego removalu nasz oponent nie gra. Dlatego zostawimy to tak. Junior w tym momencie leci out. No spodziewałem się tego. Okej. Dajmy sobie faktycznie oprawcę na razie. Oprawcę i teraz pytanie, czy ja to chcę wzmacniać? Na razie nie. Na razie nie chcę tego wzmacniać. Okej. Mamy też pana Redańczyka. Kameleon. No to Kameleona leci magister, który oczywiście poleci bez haraczu. No bo po co tutaj haracz, skoro haraczu płacić nie muszę. Tylko wcześniej mogę coś sobie wzmocnić. No to tutaj trochę zmisowałem punkty. No nie będę mówił, że nie. Zapomniałem o użyciu świeczki. Ale okej. Jak to mawiają, zdarza się, tak? Jak to mawiają widzowie, zdarza się i najlepszym i tyle. Rzucimy sobie ciebie. Czy ja tutaj tobą chcę coś płacić? Na razie może nie. Będę chciał nic tobą płacić. Kabelona może sobie wcisnąć, bo on i tak tu na razie nie ma za bardzo co sensownego zagrać. Jest Quarksis, poleci również teraz lider. Ale Quarksisa zbijamy w tym momencie Morelsem, musimy to zrobić. Tak, zbijemy go Morelsem. To jest 6, zostaje mi 3, więc okej. Wszystko powinno być ładnie. Wszystko powinno ładnie się udawać. Okej, trafi też oczywiście kartę z harmonią, więc trochę to punktów gościu nadgoni. Spoko, niech tak będzie. No gramy tego Morelsa. Oczywiście tu teraz haracz płacimy, zbijamy ci to. Zostawiamy. Zostawiamy to tak jak jest. Myślę, że zagramy oszczerstwo. Oszczerstwo zagramy w ogóle wierzbę. Wierzbę zbijamy. A, nie mogę tak zagrać. Ale dobra, to i tak zagramy to po prostu wierzbę, która chyba zrobi największą ilość punktów, wydaje mi się. Więc tak sobie zagramy. To jest raczej widzowie pewny win. On tutaj ma najprawdopodobniej jeszcze sowę. No, to jest win. To jest win. Okej, no troszkę to zmisowałem punktów, jeśli chodzi o świeczkę, ale wszystko było tak naprawdę pod kontrolą. Jeśli tu gramy na karty, które właśnie polegają na tym, że one się będą buffowały i tak dalej, no to z takimi taliami ten syndykacik powinien sobie, no dość fajnie radzić. Dość fajnie powinien sobie radzić, ale oczywiście zobaczymy, jak poradzimy sobie w ostatnim, czyli trzecim pojedynczku. Przeherę mamy. Znowu zbugowana harga znowuż. Jeszcze nie doleciała harga po prostu chyba widzowie, co? O, Kasynowi, Tadek Norek, no i kurde, tak można grać. Jedynie co to brakuje mi... O, mam też truciznę. Dobra, i teraz tak, co to jeszcze... Dobra, Kalksteina też na razie schowam, dobra, out. Okej. Nie jest to jakaś najgorsza ręka na świecie, no nie oszukujmy się. Zagramy to, klikniemy od razu sobie też lidera, żeby wyleciał nam redańczyk. No i 12 punktów na start, myślę, że to jest całkiem nie najgorsza ilość. Czekać to jakiś Cyprian Villey czy coś w tym rodzaju się pojawił u oponenta, bo wtedy rip po prostu nasz latający redańczyk, tak? Wtedy po prostu rip nasz latający Mister Redańczyk. No chulela. Runiczny czarodziej, dobra, ciekawe co go zagra. To Przehera, czy to czasami nie jest ten deczek z podwójnym sklepem? O którym tak ostatnio dużo słyszałem na Discordzie, że jest ponoć bardzo OP ten deck i większość ludzi mówi, że jest tier 1. No ciekawe, ciekawe. To może być w ogóle coś w tym rodzaju właściwie. O, no i kurwa fajnie. I co? Ubrudzić ręce. No masz szczęście, Mister Opponent, nie? Masz, Mister Opponent, szczęście. Kappa. Niech szczęście ci sprzyja, ale nie za bardzo. Dobra. Na razie zagram troszkę wolniej. Wyciągniemy sobie wszystkie nasze karty, które tu chcemy zagrać.
I czekam trochę z tymi truciznami, nie? Troszkę z tymi trutkami tutaj czekam jeszcze. Raczej oczyszczenia u oponenta bym się nie spodziewał. Nie wiem, może grać jedną cesarską wieżkę, ale kurde. Dawno nie widziałem, że ktoś ją tak grał w asymilacji. Że tak powiem, no nie wydaje mi się, żeby to był jakiś taki pierwszy wybór, nie? Jeśli chodzi o przeherę. O, toresik. Imperium po wiek wieku. No i wam powiem, ten tores mi się podoba. Twoja śmierć będzie przestrojona. Ten toresik mi się bardzo widzowie podoba. Oj, bardzo, bardzo. Oj, bardzo, bardzo mi się ten tores podoba, bo w tym momencie klikamy to, dajemy drugą trutkę i jest G. A jak to oczyści jakimś cudem? Okej, okay, okej, okay, zbije mi to, spoko, spoko. I tak dalej to mogę oczywiście sobie zatruć. Będzie z tego kilka ładnych działek. Większy problem pojawia się w tym momencie, jeśli teraz dopiero zagra oczyszczenie, tak? No to teraz już nie mam jak poradzić sobie z tym toresem. No i tutaj raczej nie ma żadnego oczyszczenia. Nie, no syndykat nie posiada oczyszczeń, jeśli chodzi o brązowe karty. Nie, w sumie posiada jedno oczyszczenie na brązowej karcie. Posiada, ale nie trafił. Dobra, zaebyście, mamy to. Mamy to, mamy to w takim razie. Dobra, gramy drugiego. Okej, w tym momencie mamy 9 monet. No i brakuje nam spendera, nie? W dalszym ciągu, cholera jasna, brakuje mi spendera jakiegokolwiek. No bo no juniora teraz też jakoś bardzo mi się nie opłaca już zagrywać w tym momencie, więc raczej to będzie mój pas jednak. W ogóle dziwne jest to, że on zagrał tego Toresa, ale... Nie wiem, Kelvade jeszcze poleciał. Okej, okay, Morelsa naznaczył morską jemkę. Dobra, brakuje ci oponenci, mi drogi, 7 punktów. 7 punktów w jednej karcie. Czy ty jesteś w stanie to zrobić w jednej karcie tak dość łatwo? I mo jesteś to zrobić w stanie dość łatwo, ale no... Kurde, no nie mam co wyrzucić już, nie? To jest największy dramat, widzę w tym momencie, że ja nie mam co już wyrzucić. Więc no jednak pasik, no jednak pasik. No nic tutaj nie jestem w stanie poradzić, mam takie wrażenie, na to co tu oponent zagrał w tym momencie. Mam tylko nadzieję, że 7 punktów to naprawdę poświęci coś mocnego, typu Bretens, może Artorius. No nie wiem, no liczę to, że poświęci po prostu coś mocnego, tak? Mam taką nadzieję co najmniej, że to będzie jakaś fajna, mocna karciocha. Ale no, pożyjemy, zobaczymy. Struktura Kelvata, czy to może dalej być sklep? No niby może być dalej sklep grany, raczej nie? A raczej może być to dalej grany sklepik, faktycznie. Jeśli to będzie jakaś Helga ze Stefanem, no to co? No to mogę oczyścić ewentualnie Kalksteinem. Ale potem nic z tym nie zrobię. Tylko rzucę okiem. Okej, okay, tutaj przebije, nie? Nie, nie przebije. Nie przebił mnie w jednej karcie. Jest to dość ciekawe, bo gościa w tym momencie schodzi dwie karty w dół. Mając Skelvate oczywiście, więc potem będzie wszystkie karty dostępne. Zostawia sobie lidera. Okej, okay, kanalarza, spoko. No i spoko. No dobra. Zaskakujące jest to dla mnie, bo okej, okay, no rękę dobierze jak będzie chciał. Oczywiście będzie z jego strony dry pass najprawdopodobniej. Więc tak, by the way, to tego kanalarza w ogóle mógłbym tutaj sobie zostawić. Hiena zostaje na pewno. Oszczerstwo. Wydaje mi się, że je schowam jednak. I resztę zostawiam. No nie wydaje mi się, że tu gościu chciał mnie blidować. Dokładnie tak jak mówiłem. I klikniemy sobie oczywiście lidera, bo czemu by nie. Klikniemy tego lidera, bo czemu by nie. Nikt tam będę po prostu miał więcej troszkę monetek. No i tak zacznę od świecy. No Sirocco. Cholera wie, no może grasz to Sirocco. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, jeszcze dostałem dodatkowo histerię, więc to też to zostawię. Szukałbym tu, wydaje mi się, może Morelsa. Nie, chyba nie. Chyba nie. Nie, zostawię to tak, widzowie.
Zostawię, ryzykuję, bo nie mam ani Saula, ani Jakuba, ani Morelsa, ale no jedną z tych kart, jeszcze nie wiem którą, ale jedną z nich zagram po prostu sobie z banku Vivaldiego. Nie wiem, która to, na którą opcję to jeszcze się zdecyduje ostatecznie, ale no, którą sobie zagramy. Dobra, tu Trzymon zyskuje, więc na razie jest to dla mnie bez sensu. Bo wolałbym sobie coś tu wcześniej wykorzystać. Jest sklep i sklep pewnie leci w zniszczenie artefaktu, prawdaż? Prawdaż. Okej. Okej. Spodziewałem się tego sklepa tutaj rzeczywiście. No i rzeczywiście oponent go tutaj sobie zagrał. Teraz tak, większy problem jest z tym, że zagram tego huitera, bo czemu by nie. Tylko, że nie mam jak go wzmocnić. I to jest troszkę większy problem. Ale i tak go zagram, bo no kiedyś po prostu muszę go zagrać, tak? Kiedyś po prostu tutaj będę musiał go jednak sobie zagrywać. Więc czemu by nie na przykład nie w tym momencie. Spendera i tak mam postaci morskiej hieny, ewentualnie w oprawcy czarownic. Więc jeśli tu poleci... Nie no, co już nie mam. Może jeszcze grać ewentualnie co? Skrytobójstwo, tak? Może potencjalnie jeszcze pobrać skrytobójstwo. Pamiętajmy o tym, że rękę ma idealną, tak? Wszystko co chciał, to ma dobrane na łapie. U mnie trochę gorzej to wygląda, ale tak mówię, no spodziewałem się. Henryk, nie zgadnę, Afan. Muszę zadbać o Rozę i Edward. Kurwa, oczywiście, nie? Zoni zawsze tego Afana trafiają w ogóle, zauważyłem. Ty, ale mam też Leo. Więc nawet nie potrzebuję ewentualnie haraczu z Morelsa. Leo ma dychę, więc go z porwania nie zagra, bo tam kartę do 10 punktów werbunku. Tibor. Nie, Tibora też bez sensu raczej tu grać. No dobra. No dobrze, no dobrze, panie Bobrze. My zagramy teraz Pogromczyni. Obrzydliwe rytuały, które odprawia na waszych ziemiach. Gramy sobie oczywiście Pogromczyni. I teraz dorzucamy sobie oprawcę czarownic i zbijamy Henryczka. I zbijamy Henryka. Chciałbym tylko, żeby tej karty tu nie usunął. Ale mi ją zablokuje. Niebezpieczne. No w takim razie tutaj co? Chyba lecę pod Kalksztajna jednak, kurwa. Zobaczymy. Na razie gramy to. Na razie gramy to. Tutaj damy sobie trochę krwawienia. Why not? No i zbijamy to, nie? No i zbijamy to. Na razie tak to sobie zostawimy wszystko. No i chyba jednak polecę z tym Kalksztajnem. Wydaje mi się, no bo wtedy mam pewniejszego Gradena, nie? Chociażby. Więc tak zagramy, zagramy z tym Kalksztajna. Trochę mi średnio z tymi moimi obrażeniami, no Morels i tak dalej. Morelsa akurat może sobie zagrać oponent. Okej, okej, okej. Ciekawe, ciekawe. Gramy Kalksztajna. Gramy Kalksztajna, tylko wcześniej za niego zagram, to dam tutaj jeszcze krwawienie. No i bez sensu, ale no chuj, dam to krwawienie. I tak marnuję te punkty, i tak marnuję te punkty, tak? I tak wszystko tutaj widzowie marnujemy w tym momencie. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Dobra. Robimy tutaj coś takiego. Ewentualnie teraz nawet mogę pomóc sobie juniorem, żeby to usuwać. To nie wygląda to jakoś najgorzej, nie? Ten Graden teraz przykładowo go zagrał, to zrobiłby fajne punkty. Zrobiłby tam fajne punkty też teraz. Nie zamierzam siedzieć bezczynnie. Morelsik, okej, okay, jednak Morelsik. Spoko. Jednak pan Morels poleciał. No to i tak zostawię to na późniejszą rundę w takim razie. Ale w takim razie, okej, okay, zagramy sobie Skurwiela. To teraz tak, to niszczymy i niszczymy też to. No i okej, okay, no i wygląda to całkiem sympatycznie, że tak powiem. Mogę to sobie dać krwawienie na te karty, czemu by nie. Jakby nic mi to w tym momencie nie robi. A potencjalnie nawet jestem w stanie teraz uderzyć sobie i zniszczyć tę drugą kartę z asymilacją. On z moich kart też nie czerpie żadnej korzyści. Żadnej. Nie ma nic sensownego, co mógłby zagrać ode mnie z ręki. Bo Graden nic nie robi.
Więc wygląda to całkiem, całkiem sympatycznie, wam powiem. Nawet mogę teraz zagrać sobie magistra. Wydać troszkę monet, dograć magistra, albo nawet wcześniej zagrać morską hienę jeszcze. Okej, okay. Czyżby chciał coś usunąć? Może tam grać jakieś obrażenia jakiekolwiek, wtedy usunie albo juniora, albo prawcę, ale nie usunie mi dwóch tych kart. Okej. Drugi Morels. Nic mnie tak nie przyci jak kusła. Ciekawie, dość ciekawie, drugi Morelsik poleciał. Dobrze, więc tak, zagramy sobie hienę. Już teraz, w tym momencie. Gramy hienę, dogramy sobie tutaj gdzieś krwawienie. Dajmy tu. Dajmy tu. I na razie tak to sobie zostawię. Na razie tak to sobie zostawimy, wydaje mi się. No bo cały czas tutaj próbuję jakoś nastakować magistra, jeśli chodzi o te obrażenia pod tą piąteczkę tutaj. Jeśli on to w ogóle gra porwanie, co on zagra porwanie? Morelsa, nie? Morelsa zagra porwanie, Morels na 6, więc i tak nie usunie nic. Nie masz gorszego wroga niż skrzypiące drzwi. Po prostu czarownic, okej, okay, no to tu nadaje sobie krwawienia jedynie. Jedynie ponadaje krwawienia w tym momencie. Tam jeszcze może być w ogóle grany Stefek. Może być grany Stefek również u łopcia. Dobra, gram magistra i zbijam mu oprawę czarownic. Dobra, tak zrobię. Bo to jest w tym momencie jego spender. A cholera wie czy... Okej, okay, dobra, wykorzystuję te monety. Dobra, to mi się nie opłaca w tym momencie, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Nie opłaca mi się. To mi się nie opłaca, widzowie, więc co? Chyba po prostu zbijemy mu Artoriusa w takim bądź razie. Zbijmy Artoriusa. Nie kłopocz się suplikowaniem o litość. Zbijemy Artoriusa. Mistrzyni. Nie, bo na mistrzyni później poleci Gradne prawdopodobnie. Dobra, zrobimy to tak. Zrobimy to tak. Teraz tak, możemy wydać sobie troszkę monet. Nawet w sumie możemy dać wszystkie te monety. Więc zróbmy coś takiego. Dobra, na razie to tak zrobimy, bo może będę coś chciał tu jeszcze później morską hieną powydawać. Więc zostawmy to na razie tak jak jest. Więc zostawmy to tak na razie jak jest. Bo okej, no morska hiena wiadomo, wchodziła lepiej teraz jeśli chodzi o te monety. Ale tutaj mówię, dalej on może grać porwanie pod Morelsa. Co prawda nie ma już w tym momencie haraczu, jak zapłacić, ale no okej, okay, ale no okej. Okay. Może nie wiem, wydropić też coś z testu lojalności. Nie mam pewności, co tu oponent może grać. No i właśnie, przykładowo jest grane oszczerstwo. Tylko że i tak nie usunie. Właśnie. I tak mi tego gościu nie usunął w tym momencie. Dobra, po prostu teraz naznaczymy sobie już histerią tutaj tą karciochę. Mógłbym to w ogóle usunąć, no ale nie chcę tego robić. No nie chcę tego robić, bo to po prostu lecieć to gradem, tak? Co się odwlecze, to nie ucieczę. Więcej, więcej, więcej byku, więcej, więcej. Spoko. Zagram teraz jeszcze w ogóle Afana na przeczekanie. Zostawiam tutaj jak jest. Okej. Okay. Brutal. Ło, to ciekawe akurat. Akurat ciekawe. Akurat było bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze. Dobrze, panie Bobrze. Teraz tak, ty za 2 wzmacniasz się o temię. Mogę kasować 2 monetki i 2 kolejne sobie dobrać. Gramy pana Gradena. Wiedza to potężna broń. No i to mamy. Remis. Jednak remis. Kurde felek. Kurde felek. No Brutal mu porobił tutaj ładne punkty. Brutal to oponentowi bardzo fajne punkty zrobił. No i zobaczcie, jednak
jest fajna ta przechera, naprawdę jest fajna ta przechera i pokazuje to teraz jedynie ewentualnie to, że da się coś fajnego zrobić na przecherze bez ewentualnego Stefana i tak dalej, no bo okej, no Stefan głównie kojarzy się ze zniewoleniem, ale no też można grać go tutaj właśnie bardziej pod tą przecherę, być fajne punkty też na asymilację, wiadomo i obydwóch jakby tych wersjach tego deku takie punkty by robił, ale tu bardziej jest takie właśnie przechera, bardziej jest właśnie wszystko zrobione pod asymilację, dalej z Artaudem i tak dalej. No fajny deczek, naprawdę fajnie to śmiga i ten szupik, no i muszę spróbować coś kiedyś pod to sobie skleić, bo naprawdę podoba mi się ten cały zamysł i koncepcja tego deku z szupikiem. Także cóż widzowie, to byłoby na tyle. Też oczywiście Kuba Gilejsza na twoją prośbę, tutaj powstał ten cały deczek pod syndykat. Chciałeś syndykat zobaczyć, dawno nie było właśnie syndykatu na kanale, więc ty, żeby ukąć twoją stronę. Myślę, że całkiem fajny deczek. Tak jak mówię, no nie jest on mojego autorstwa, podjumałem go z internetu. Nawet nie wiem od kogo, tak naprawdę nie pamiętam nazwy ani niku, nie sprawdzałem nawet, tak szczerze powiedziawszy. Bo teraz tak, jeśli chodzi o syndykat, nie jest to jakoś moja ulubiona frakcja, mało nią pogrywam. I też mam troszkę mniej jakby obycia z tą frakcją, dlatego no ciężko mi jest własno razie coś fajnego tutaj zbudować pod ten syndykat, nie będę ukrywał, dlatego no stwierdziłem, że coś tam sobie podpitolę z interneta, no nie, raz na jakiś czas można, no chyba wybaczycie, mam taką nadzieję chociażby. Także cóż widzowie, to będzie już na tyle, mam nadzieję, że meczyki wam się podobały, była różnorodność, tak, porażka, zwycięstwo, remis, było do słownie wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze pojedynki tutaj na syndykacie. Tutaj ogólnie, w tym trzecim meczyku, brakło mi jednego punkciku i ten jedną monetkę mogłem wykorzystać. Gdzieś tam nie zauważyłem, że faktycznie mogłem tą monetkę z tego opracy czarownic sobie jeszcze jedną wykorzystać, albo ewentualnie pokminić i wykorzystać sobie wcześniej te punkty na naszej morskiej hienie. No totalnie zapomniałem o Henryczku, no trudno się mówić, sobie po prostu trudno się mówi. Ale no cóż, w tym odcinku będzie na tyle. Oczywiście widzowie, stawcie łapkę w górę, zostawcie subika na tym kanale, sprawdźcie linki w opisie. I zapraszam oczywiście serdecznie do łączenia do holu, do ofiary, do pirackiej załogi. Zostawcie jakiś komentarz do zasięgów, a widzimy się w kolejnych materiałach oraz na streamach, także see ya i do zobaczenia następnym razem.